Dzień dobry, witamy was serdecznie. My jesteśmy Loading, ja nazywam się Michał Labocha, ze mną jest Marek Pańczyk, Rysiek Chojnowski i Marcin Kiendra. Dobry. Dzisiaj chcemy was... Rysław to jest piąty brat Loadingu, powiedzmy, bo nie ma Huberta dzisiaj. Tak, nie ma z nami Huberta. Wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzą, że Rysiek nas zawsze wspiera i służy swoją pomocą i doświadczeniem. Nieodpłatnie. Nieodpłatnie, tak. Potwierdzam po raz kolejny, nieodpłatnie. Dzisiaj chcielibyśmy sobie tutaj z wami posiedzieć i pogadać i poruszyć taki temat gier trudnych. I być może jest sama idea jest trywialna, ale jakby... Wszystkie gry były trudne kiedyś, albo większość. W tamtych czasach, bo teraz to czasów nie ma, wszystkie gry były trudne z zasady, ale trudności wynikające z tego, że my graliśmy w te gry, to nie były zawsze po stronie tej gry. Czasami to była i nasza wina, bo... Nigdy nie była moja wina. Była twoja, ale moja droga, ale nie od razu byłeś, nie władałeś tak doskonale językiem Szekspira jak obecnie. Kiedyś to było do you speak English, jest, ale mało. A wiesz, po latach jakby ta trudność zniknęła, ale dla mnie to była wielka trudność. I chcielibyśmy sobie tak przekrojowo znowuż, bo te nasze loadingi na Pixel Heaven to zawsze są turbo loadingi i postaramy się przejść przez jakieś takie elementy jak grind, jak pay to win, jak arkadówy, które wyciągały z nas pieniądze dla zasady, bo musiały z nas wyciągać. I no, przewalcujemy znaczy, wszystko. Dodajmy, że dokończymy ten odcinek online. Jak każdy tak, pikselowy część druga odcinek. Będzie i trzecia. Bo materiał jest naprawdę dużo, gier jest sporo. Także możemy zacząć. Śmiało, Marcin. Pierwszą taką grą, którą chcielibyśmy opowiedzieć, jest Robotron 2084. I od razu jak rzuciliśmy ten tytuł, to Rysław powiedział, że nie. Więc zacznijmy od tego, który się wyłamał i mówi, że to nie jest trudna gra. Inaczej, Robotron, jak pewnie znacie, to jest gra, w której chodzimy sobie robocikiem, znaczy ludzikiem i strzelamy w różnych kierunkach, występowała na automatach i... Powiem tak, dla mnie nie była trudna, bo ja w nią nie grałem. Ja patrzyłem na nią, jak inni grają i innym szło bardzo dobrze. innym szło bardzo dobrze. I to jest gra, moim zdaniem, sprawiedliwa. I jeśli ktoś po prostu ma odpowiednie umiejętności, to jest w stanie bez oszukiwania ze strony gry zajść daleko. Wiele gier zręcznościowych, arkadowych, jak to mówimy, miało sztucznie podkręcaną trudność. Wydaje mi się, że w przypadku Robotrona też były różne tam przełączniki, które pozwalały tę trudność zwiększyć szybkość przeciwników, natomiast ogólnie to była gra sprawiedliwa i dlatego nie wiem, czy można ją ustawiać w takim, na przykład przy ośmiobitówkach, platformówkach ośmiobitowych, tak? Nie zgadza się. Znaczy, chciałem powiedzieć, że Robotron to jest taki przykład hardkorowego tytułu, w którym mamy nasza postać, nie upgrade'uje broni, nie upgrade'uje tarcz, nie ma żadnych dopałek i jedyne, co możemy zdobyć, to życia raz na jakiś czas. A zostajemy praktycznie od początku gry rzuceni w wir walki, takiej totalnej szamotaniny i decyduje tylko małpia zręczność o tym. Tam ciężko powiedzieć nawet o taktyce, bo po prostu biegamy po planszy i unikamy przeciwników. To jest bardzo trudny tytuł i on oczywiście miał swoje konwersje, bo wersja oryginalna na automacie to była wersja na dwie gałki. Znaczy jedną gałką chodziliśmy, drugą wychylaliśmy i strzelaliśmy. Wersja na komputery działała na jednym joysticku z fajerem i co było dodatkową trudnością, żeby gdziekolwiek tą postacią wycelować. Ale jak ktoś był sprytny albo miał sprytnych kolegów, to miał taką informację, że można było podłączyć drugi joystick, słuchajcie. I wtedy rzeczywiście jednym się chodziło, drugim się strzelało, co już było jakimś ułatwieniem. Ale no, pamiętam tą grę jako koszmar z dzieciństwa. To jest po prostu symulator życia, no takie jest życie, no po prostu. Natomiast to jest pierwowzór takich gier, znaczy tak zwanych twin stick shooters, jak na przykład Geometry Wars. I chyba nie powiesz, że Geometry Wars to jest gra, która jest jakoś specjalnie trudna, tak? To jest gra też bardzo sprawiedliwa. To jest, ja mam wrażenie, że większość tych gier właśnie... strzelanek z wykorzystaniem dwóch drążków, to są gry, które premiują poznanie mechanik i tyle. Możesz z tych gier się wyuczyć, a będziemy wspominać tutaj o tytułach, które są po prostu sadystyczne i tyle.
No właśnie, może właśnie. Przekażę Markowi głos. Mieliśmy taki scenariusz tutaj, trochę brakowało tytułu, bo my mamy podzielony ten nasz dzisiaj wykład na takie podróżne punkty, bo 7 to frustracja. 7 tematów, ale skończy się na pierwszym no, z czasem. No wiadomo, ale frustracja jest spowodowana różnymi, w przeszłości szczególnie, była spowodowana różnymi warunkami. I pierwszy, o jakim sobie właśnie tutaj teraz zaczęliśmy rozmawiać, to są takie gry bez przebaczenia, tak naprawdę, w których była wymagana jakaś specjalna umiejętność i skillowość właśnie tego gracza. No i to był przykład tutaj takiej gry. Znaczy nie do końca się tutaj, jak wiemy, wiadomo, wszyscy zgadzają. Ale na przykład ja mam jeszcze należący do takich, uważam, gry bez przebaczenia i która nie jest zręcznościówką tak do końca, bo tych zręcznościówek na pewno się pojawi dzisiaj dużo, to jest Chaos Strikes Back, czyli gra RPG, czysta, taka no dungeon crawler, tak? Która po prostu rzucała od razu gracza na taką najgłębszą wodę i on od razu tonął. Tak, można było, zaczynało się grę w takim pomieszczeniu, w którym otwierały się tak jakby celi wielkiej, otwierały się drzwi, wychodziły potwory bardzo mocne i nas pożerały. I gra się szybko kończyła. Bo trzeba było w tę grę zagrać, grając wcześniej w Dungeon Dokładnie Master. Dokładnie tak. Właśnie... Chaos Strikes Back to była kontynuacja Dungeon Mastera. Jeśli miałeś swoją wymaksowaną drużynę z Dungeon Mastera i przeniosłeś ją, była taka możliwość na początku lat 90., że można było przenieść dyskietkę ze swoją drużyną do innej gry, w tym przypadku do Chaosu, to wtedy sobie radziłeś. Tak? Natomiast jeśli rzeczywiście wykorzystywałeś tę pierwotnie stworzoną ekipę, no to ginąłeś. No. Dokładnie tak się teraz tu ludzie tłumaczą, bo tak faktycznie było. Dało się z Dungeon Master przejść, skończyć i mieć wtedy wyskillowane postacie, ale wiemy, jakie to były czasy tak naprawdę. Ja w ogóle, szczerze mówiąc, zacząłem od tej gry, a dopiero później poznałem Dungeon Master. No i podejrzewam, że dużo osób miało właśnie ten kierunek i to wtedy wręcz nie... No trudno powiedzieć, żeby się to dało wręcz przejść bez tych postaci rozwiniętych. To jakby tak właśnie zaczynanie od razu na poziomie ekspert, tak? Jakąś inną jeszcze grę, którą chciałem podrzucić, akurat bardzo zręcznościową i na pewno tu wszyscy, podejrzewam, że cierpieli też, szczególnie jeżeli mieli styczność z grami 8-bitowymi. To jest The Last V8, czyli tak zwany The Last V8. Czy Last V8, Rysiu, czy Last V8? Nie no, dzisiaj, wtedy to był V8. V8, tak. No, ale to jest też ciekawa gra, która przypomina grę, gdzie jakbyśmy ruszali... Taka jakby zabawa dla dzieci, które próbowały... rysować, nie dotykając ścianek labiryntu, tak? Bo to jest taka gra, w której wszystko nas zabija. Każde dotknięcie terenu nas zabija. I jeszcze co ciekawe, my w tej grze jeździmy takim wyścigowym samochodem, przynajmniej tak wygląda. Jest narysowany na dole. A więc chcemy się ścigać, tak? Chcemy przyspieszać, a tak naprawdę jedziemy z wozem z nitrogliceryną, tak? Każdy element to jest eksplozja i koniec. No i Last V8 wgrywał się 300 obrotów na Atari w magnetofonie i to samą sztuką trudną było wgrać tę grę, bo jeden ruch, nie ten co trzeba w pokoju i self-test wyskakiwał. Wszyscy to pamiętamy niestety. Jak ktoś miał Atari, to pamięta. Jak ktoś grał na Commodore 64, to oczywiście nie miał... Nie, co ty, od razu się wczytywało. To była gra, która miała kilkanaście obrotów, bo to była stara gra. Natomiast tam były tylko dwa etapy w V8. Naprawdę? Nie, to pierwszy można było już na pamięć przejść, drugi miał trochę rozgałęziające się drogi i tam było trochę trudniej, ale też dało się ogarnąć. Natomiast jeśli mogę wrzucić taki tytuł, bo tutaj są na pewno osoby, które pamiętają czasy ZX Spectrum i 8-bitowców, to tam w zasadzie każda platformówka to było morderstwo. No. Jet Set Willy, Manic Miner, Dynamite Dan, to wszystkie gry powodowały przedwczesne siwienie lub wypadanie włosów u młodzieży. Tak. I no ja pamiętam szczególnie Jet Set Willy. Jeśli chciało się grać Jet Set Willy i przejść tę grę bez oszukiwania, bez tak zwanych połków, to było chyba niemożliwe. Natomiast kiedy się grało z tak zwanymi połkami, które przygotowywał między innymi znany wszemi wobec Adrian Chmielarz. Nie wiem, czy wiecie, że Adrian Chmielarz pod koniec lat 80. pisywał do pisma komputer i podsyłał tak zwane połki, czyli kody pozwalające wprowadzić nieśmiertelność chociażby. I jak się w Jet Set Willy wprowadziło nieśmiertelność, tam było dużo takich pokojów, że jak się wpadło w taką pętlę, to się ginęło non-stop, bo gra widziała, że mamy tych rzeczy nieskończoną liczbę i trzeba było wyłączyć komputer w pewnym momencie, żeby móc przejść dalej.
Musimy Michała do głosu dopuścić, bo się nie zaśmiało. Ja tylko jedną rzecz źle zrobiłem, że nie obstawiłem, czy w końcu będziecie się lać, Commodore kontra dali, czy nie pod koniec. A propos JCS Willy, jedno takie dwa zdania. Tą grę napisał Matthew Smith, brytyjski programista, który w wywiadzie powiedział, że nigdy tej gry nie przeszedł. Znaczy bez nieśmiertelności. Zresztą na początku wrzucił tylko 3 życia, ale ktoś mu powiedział, że to chyba za mało, zrobił 8, co i tak było niewystarczające. I rzeczywiście był ten błąd w jednej z plan, że nie dało się tej gry skończyć. Później wyszła wersja poprawiona i w momencie, jak ukazała się ta lepsza wersja na ZX Spectrum, to wydawca zorganizował konkurs, kto pierwszy przejdzie grę i powie, ile tam jest chyba przedmiotów do zdobycia. No to oczywiście było bardzo trudne i po kilku tygodniach zgłosiła się, i nagrodą było butelka Dom Perignon i lot helikopterem z autorem gry. Po kilku tygodniach jedna osoba wygrała, zgłosiła się, podała prawidłową cyfrę, ale zamieniła to wszystko na ekwiwalent w gotówce i kupiła sobie komputer nowy. Także tyle było z tej historii. Ja tylko wkończę do Jet Set Willy. Dodam, że ja zamiast tej gry strasznie katowałem Jetbot Jacka na Atari i on mnie tam do szewskiej pasji doprowadzał. To były te dni, kiedy zacząłem używać łaciny podwórkowej bardzo często. To ja bym chciał wspomnieć jeszcze o jednym tytule, który był używany jako synonim trudności na początku lat 80. Firma chyba Firebird wydała grę Gyron, czy też Gyron, i uważała, że jest tak trudna, że za jej skończenie oferowała Porsche chyba 928. Tak. I gra ta nawet była swego czasu opisywana w piśmie komputer, chyba w pierwszym czy drugim numerze. Kiedy przeczytałem tylko ten numer, od razu chciałem dostać tę grę, żeby ją przejść i wygrać tę Porsche oczywiście. Chociaż to było już 4 lata po premierze gry, naprawdę. Ale nie wiem, czy jest to ktoś, kto skończył Gyrona. To jest gra z perspektywy pierwszej osoby na ZX Spectrum. Gra... Stawiamy pizzę hawajską. Nawet dwie. Bardzo, bardzo trudna i natomiast do tej pory robi wrażenie, jeśli chodzi o przygotowanie techniczne. Pamiętajmy, że ZX Spectrum to było 48 kB pamięci, a Gyron wydany w 1984 roku pokazywał naprawdę perspektywę pierwszej osoby, jak rzadko która gra wówczas. Ja chciałem jeszcze porzucić jeden tytuł, bo lubię zawsze porzucać jakieś tytuły, o których nie rozmawialiśmy w ogóle, nigdy, nawet nie poruszaliśmy. I to jest gra trochę zapomniana, to są czasy Amigi. I to się nazywało The Gold of the Aztecs. I to miało taki feeling, takie wrażenie jak w Rick Dangerous, czyli po prostu lądujemy w Ameryce Południowej i rozpoczynamy zwiedzanie. Na początku jesteśmy na lądzie, a później schodzimy do piramidy, gdzieś przez podziemia przechodzimy. I tam każdy ekran to jest po prostu taka śmierć. Tak się naprawdę 100 razy ginie, żeby przejść, pokonać jeden ekran i dostać się następnego ekranu. Fajne jest to, że każdy ekran jest różnorodny i to cały czas się zmienia ta rozgrywka, ale to jest taka typowa gra właśnie takiej osoby, która musi, trochę za przeproszenie, takiej autystycznej, której musisz cały czas w kółko powtarzać te swoje czynności, żeby wreszcie się nauczyć tutaj danej przeszkody i ją pokonać. Ja tą grę skończyłem w tamtym czasie, co uważam za jedno z największych wyzwań swoich życiowych. Naprawdę możecie spróbować, ona do dzisiaj jest relatywnie grywalna, oprócz tej frustracji, która jest po prostu straszna. Dużo pułapek właśnie takich jak w Ring Dangerous, takich nagłych, niespodziewanych. Trzeba po prostu zginąć, żeby wiedzieć, że tam nie wolno wchodzić. To jak jesteśmy przy 16-bitowcach, to ja bym wrzucił do worka Prince of Persia. Zresztą jest Jordan Mechner na Pixelu, to może ktoś mu przetłumaczy, co to było trudnego. Znaczy chodzi oczywiście o czas. W tej grze mieliśmy 60 minut na ukończenie całości i tam był taki trik, że na początku zegar pokazywał, był napis, masz 60 minut i to znikało. Rozpoczynaliśmy grę i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, ile czasu upłynęło. Co jakiś czas pojawiło się, że masz jeszcze pół godziny, jeszcze 15 minut i na końcu zero. Gra moim zdaniem była piekielnie trudna i w zasadzie, żeby ją przejść, to trzeba było ileś naście razy spróbować każdy etap i znać ścieżkę praktycznie na pamięć, ponieważ jak się pokrążyło po labiryncie, poszło się nie tam, gdzie trzeba, ale nawet się nie zginęło, to i tak ten czas mijał i nie dało się gry skończyć, czyli trzeba było zrobić wszystko perfekcyjnie po kolei. A w ogóle jak rozmawiamy właśnie o gościach, którzy odwiedzili w tym roku Pixel Heaven, no to pamiętajmy o Heart of Darkness, które jest grą masakrycznie trudną.
szczególnie właśnie jak sobie gramy w wersji oryginalnej na PlayStation. I tam też jest taka walka o każdy ekran, tak jakby to jest, kiedyś się mówiło na takie gry komnatówki, tak, że każdy ekran to jest jakiś, trzeba go pokonać po prostu. I dokładnie jak w tym The Gold of the Aztecs, tak samo tutaj musimy pokonać potwory, które oczywiście bardzo widowiskowo nas zabijają. Zresztą to jest podobna koncepcja jak w Another World wcześniej też. Ja chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście Marcin demonizuje Prince of Persia, bo to jest ogólnie bardzo prosta gra i jak się pogra te 20, 30, 40 godzin, to już można ją przejść spokojnie. Wyszła wersja na Xbox Live Arcade, pamiętam swego czasu i postanowiłem sobie, że ją przejdę. I doszedłem takiej wprawy, że około 20 minut mi zajmowało przejście całości, nie ginąc oczywiście. Ta wersja jest prostsza niż oryginalna, tak? Bo troszkę prostsza, bo masz nowe ruchy po prostu, które przyspieszają ci poruszanie się pomiędzy platformami. To przychodzi z wiekiem. Tak. Znaczy, Dragon's Lair jest powtórzany. Tak. To kosztowało cię tylko pieniądze, zakładając, że grałeś w Dragon's Lair na automacie. Ewentualnie no przekładanie dyskietek. Ilość wrzuconych żetonów determinowało, jak szybko spiszesz sekwencje typu góra, dół, prawo. To jakby tak, no. Ale takich gier z urazem na psychice, a szczególnie kiedy tą psychikę determinowało ilość wrzuconych żetonów, tak? Jak jeszcze nie swoich, to pół biedy, ale już tych swoich, no to jakby tu był dodatkowy aspekt, który rył beret, aż w szczególności przy arkadówkach. Ja z Top Secretem przechodziłem, także było tam takie lewo, znaczy, prawo, no dobrze, prawo, że lewo, wspomnieliście, lewo. Dobrze, że wspomnieliście o Dragon Lairze, bo ja tu mam teraz taki swój moment, bo przejdziemy do gry, gdzie ja uważam była protoplastą i ojcem chrzestnym grindu i farmienia. Jest taka gierka z 87 roku, Black Tiger się nazywa, Capcomu. Idzie się takim napakowanym byczkiem i tłucze się tamte moby w podziemiach z takim, nie wiem, kulą na łańcuchu, z niego jeszcze mieczyki tam wylatują. Gra jest kapitalna, ja uwielbiam ją do dzisiaj, lubię do niej wracać. Ale tam jest taki motyw, że zbiera się coiny, które wypadają z tych mobów. Największa wartość jest setka, pięćdziesiątki, piątki i jedynki. No i zbieramy sobie tą kasę, sobie zbieramy. Idziemy do pewnego momentu, są po drodze tacy kupcy, u których możemy kupić lepszą broń. Czyli ta moc tej broni na tym łańcuchu jest za odpowiednią kasę mocniejsza. Jest tak, że dochodzicie do pewnego momentu, jest boss, na którym polegniecie. Albo jeżeli wydacie pieniądze, które uzbieraliście do tego momentu gry, idąc normalnie z flow gry, nie kombinując nic, no idziecie tak, jak wydaje wam się, że została zaprojektowana i robicie progres, dochodzicie do ściany. Nie zlejecie bossa, nie ma szans. I jak myśmy to rozkminiliśmy to w ten sposób, że okazało się, że ostatni kupiec, który jest na mapie, którego nie możemy pominąć, a zostawić, żeby dał nam możliwość kupienia, trzeba było zarobić na tą najdroższą broń, ona nam kosztowała 12 tysięcy coś coinów, trzeba było farmić te moby, które tam wychodziły, tylko cofać ekran, one się robił się resp nich, tłukłeś i po jedynce one leciały, więc jak się trafiła piątka, no to byłeś przeszczęśliwy. No i teraz tak, mamy grę arkadową, jeden żeton, ewentualnie kontynuację, jak dostaniesz w ciry, no to mogłeś kontynuacją wrócić i grać dalej. Ale z punktu widzenia arkadowego tytułu i twoich pieniędzy inwestowanych w progres, to taki grind na poziomie 45 minut do 60, żeby ustukać tą kasę, kupić broń i iść dalej, no to już jakby relacja jest taka dosyć istotna, nie? Dla mnie to jest właśnie protoplasta grindu. I wielokrotnie, zanim pamiętam na salonie, na którym ja uczęszczałem, graliśmy, doszliśmy do tego, to dochodziliśmy do ściany i należało przerwać grę, bo nie było szans zbić tego moba, albo nie mieliśmy takiego skilla. Ale z drugiej strony w tamtych czasach mieliśmy takiego skilla i nie dało się go zbić. I to jest właśnie taki
taki, dla mnie to jest taki kamień milowy czy punkt zwrotny i tak ja sobie myślę, że to wtedy powstał grind i farmienie. Tak, a propos arcade'ów, bo mi się przypomniała taka dygresja, sama wyprawa do salonu gier to był wysoki poziom trudności i przetrwanie tam, bo starsi koledzy stali z tyłu i przejści, kopnij żeton i ja to wielokrotnie powtarzałem. Ja pół życia tam mieszkałem, także to... No ty jesteś duży, więc... W ogóle chciałem takie pytanie tutaj wrzucić, bo gadamy o frustracji, rozmawiamy, no to może zastanówmy się, to jest fajny temat, jakie były efekty tej frustracji, jak one się przedstawiały. I właśnie chcę was zapytać, czy rzucaliście joystickami o ściany, niszczyliście, nie wiem, klawiatury, czy, no przekleństwa to chyba nie ma co tutaj specjalnie się rozwodzić nad tym tematem. Co tam jeszcze mogło być? Niszczenie. O, właśnie niszczenie dyskietki z grą. Czy dochodziło do takich sytuacji? No bo kasowanie, ja miałem spokojnie, deinstalacja to jest bezproblemowe, ale fajniejsza była ta destrukcja, kiedy właśnie gra cię tak wkurzyła, że zniszczyłeś dyskietkę. To ja szybciutko powiem, myśmy robili takie weekendowe turnieje w Mortal Kombat na Amidze. I obowiązkowo wejściem do tego turnieju, tam spotykaliśmy się co soboty, czy tam co piątek poimprezować, no i to nieodłączną częścią tego imprezowania był turniej w Mortal Kombat na Amidze 1200, w dwójkę. No to jeżeli chciałeś grać, brać udział w turnieju, musiałeś mieć swój joystick i częścią tego rytuału były okna otwarte w tym pokoju, w którym graliśmy i z reguły tak zawsze ktoś leciał na dół zbierać joystick, także... Jakby reszta jest oczywista, przekleństwa. No trochę szkoda, bo tłuc te komputery, że to kosztowało kupę pieniędzy, więc raczej to nie ten czas, żeby coś niszczyć, ale joysticki fruwały. Znaczy ja powiem, że u mnie nie było żadnego niszczenia. Agresja była czasami werbalna, ale bardzo rzadko. Natomiast wyżywałem się na czasopismach, bo zawsze leżało jakieś obok. Nie zniszczę komputera, nie zniszczę joysticka, na którego moi rodzice pracowali 2 miesiące, żeby mi joystick kupić na przykład, prawda? Bo takie były ceny mniej więcej. Więc natomiast jak miałem jakieś pismo, pamiętam, że kiedyś sfrustrowany, nie pamiętam dokładnie tytułu, natomiast pamiętam sam... akt destrukcji, niszczenia jakiegoś numeru komputera, to było... Wpadłem w furię w jakiejś grze, ale już od tej pory, nie wiem, wtedy miałem 19 lat i od tej pory jestem spokojny. Jest jedna gra, która doprowadza mnie do tak zwanego rage quitu, powoduje u mnie, że się zapalam i wyłączam ją natychmiast, ale to jest gra aktualna, obecna, istniejąca, nazywa się Hearthstone. Gram w nią codziennie od 7 lat i codziennie od 7 lat mam rage quit, więc... Jak coś się leje. Tak, oczywiście. No, to nie jest tak, że wpadam w szał, bo mi dobrze idzie, nie? Smash TV to jest Robotron. Robotron nowa. Wyszła teraz wersja, jest na Xbox Live Arcade, nazywa się Xenogears bodajże, Xenogears chyba tak się nazywa. I jest odpowiednikiem Robotrona i Smash TV i bardzo polecam, bo jest bardzo fajna. Ty coś niszczyłeś, Marcin? Nie, ja mówiłem brzydkie wyrazy i uczyłem się kombinacji tych wyrazów, także to przyspieszało moją edukację w tym zakresie. Znaczy składałeś kombosy z brzydkich wyrazów, tak? Tak, nie będę ich tu powtarzał, nie wypada. To co, przechodzimy dalej, bo następną grupę gier, znaczy grupę tematyczną mamy coś takiego jak Bez instrukcji nie podchodź, w której umieściliśmy przede wszystkim tekstówki i gry przygodowe. No też strategie, niektóre RPG przede wszystkim. Bez RPG na przykład z 8-bitowców typu Fantasy, Questron, no to... Fantazy się nie dało grać, na przykład z zaklęcia, rzucanie zaklęć to był numerek, tych numerków było od 1 do 100 iluś, a więc to w ogóle się nie dało. Podobnie Alternate Reality też było grą bardzo trudną, ginęło się bardzo szybko. Trudne było, bo to już było z pierwszej osoby gra, więc zupełnie inny poziom imersji i też gubienia się po prostu w mieście, a więc niezbędne zaczęły być mapki, tak? No to te rysowanie mapek to jest charakterystyczne, żeby się jakoś ratować. Ale dobrze pamiętam tą frustrację, jak człowiek po prostu gubił się i nie mógł wrócić i znaleźć, nie wiem, ważnego budynku. Przy tekstówkach to przede wszystkim tutaj grał rolę język angielski, który wtedy znaliśmy różnie, bo dopiero się go uczyliśmy i to był czasem poziom nie do przeskoczenia. No, nie wiadomo było, jak sterować cudzysłowie głą, czy jakie komendy wpisywać, bo człowiek nie miał o tym pojęcia. Ja na szczęście w większości z tych gier, o których mowa, to miałem święty spokój, ponieważ włączałem, nie wiedziałem, o co chodzi, wyłączałem.
No to może troszkę... Ale to tych tekstówkach to właśnie... Znaczy, z tekstówkami jest tak, że z jednej strony ten próg wejścia no nie był taki trudny, wystarczyło mieć słownik, tak? Oczywiście ani jednego, pamiętam jak zaczynałem, ani jednego słowa nie rozumiałem. Problem był taki, że tam się pojawiały słówka typu określniki angielskie, których po prostu w słowniku nie ma, tak? A dla mnie to było ważne. Natomiast ich opis w słowniku jest taki, że go nie zrozumiesz, tak? Ja pamiętam dokładnie ten ból, bo ja zacząłem się uczyć angielskiego, nie wiem, w piątej klasie, 84-85 rok. No i miałem do dyspozycji słowniczek taki mały angielskiego i natrafiam na magiczne słowo the. I tak patrzę do słownika, co to znaczy, nie? I albo słówko a, albo n. I nie, tak, nie miałem zielonego pojęcia, o co chodzi. W języku polskim nie ma w ogóle takiego kasusu jak rodzajnik, prawda? Tak. Więc ułożenie sobie tego w głowie, że to są słowa, które określają, czy to jest określone, czy nieokreślone, stanowiło pewien problem. Natomiast jak już udało się to przejść, to tekstówki stały się w pewnym czasie jednym z moich ulubionych gatunków gier, ponieważ na nich szlifowałem swoje słownictwo, na nich się uczyłem. Pamiętajmy, że na przykład jak wyszedł Hobbit, to on miał taki specjalny interpreter języka angielskiego, nazywający się English, pisany przez I. I to był taki uproszczona gramatyka języka angielskiego, idealna dla osoby, która dopiero poznaje arkana, uczy się ciekawych słów, bo nagle ja znałem słowa, których moi nauczyciele nie znali. Tak. I to była dla mnie świetna zabawa i wyzwanie bardziej. Nie, dla nauki to nie ma co dyskutować, ale z drugiej strony było to frustrujące, bo często ten język był właśnie kwiecisty. To były gry zrobione dla właśnie osób Amerykanów, Anglików, właśnie... Tak, znających po prostu natywnie język angielski, a więc te języki korzystały często z określeń, przymiotników, naprawdę takich rzadziej używanych. Co więcej, pojawiała się tam na przykład staroangielszczyzna i to już w słowniku... W żadnej grze nie ma staroangielskiego. To jest archaizm. To są archaizmy. Staroangielski ale teraz to jest, jesteś to purystą. Jest... W sensie było słowo, którego nie znajdziesz w słowniku, nie? O to Holm chodzi. Of Stormy Ebringer, Thieres Dachnichte Haft. No dobra, ale to zobacz z punktu widzenia Polaka, nie zrozumiesz tego nawiązania, tak? To nie był staroangielski. Ogólnie. Staroangielski to jest do podboju Wysp Brytyjskich przez Normanów, do 1060, bitwa pod Hastings. Później mamy średnioangielski do czasów Szekspira. Od czasów Szekspira mamy Modern English, który może być tam, mówię o takim podziale powiedzmy naukowym, tak? To, co mówisz, to są archaizmy, tak? To są, tak jakbyś powiedział po polsku, wasz mość, a juści, a zalisz, mości panie, to są archaizmy, które rozumiesz. Dobrze, że to wyjaśniłeś, a więc mamy jasność. Natomiast zgadzasz się, że tych archaizmów nie było w słowniku? Nie, archaizmów nie tych było. Tych podstawowych, takich podręcznych mówię. No. Nie było, tak. To oczywiście, absolutnie rację przyznaję i rzeczywiście takich słów jak thee i thou, czyli odpowiedników ty w których twoje, w Ultimie 3 było mnóstwo. Których było dużo w Ultimie, to w słowniku nie było. To w ich słowników nie było. No, tak, Japończycy lubią używać w swoich grach takiego języka stylizowanego, lubią też używać bardzo dużo, jest zapożyczeń z niemieckiego i tak dalej. Nie? Ale to, o języku to możemy, ja bardzo chętnie później porozmawiam. To może tak oczko wyżej, czyli przejdźmy do gier przygodowych questów Sierry, konkretnie do tych z tej pierwszej fali, czyli tam, gdzie mieliśmy grafikę, ale wpisywaliśmy komendy z klawiatury. I tak myślę sobie, że może to jest jeszcze do przeżycia, to wpisywanie, ale te wszystkie punkty, przepraszam, bo lecą nam notatki, te wszystkie punkty bez powrotu, które gdzieś się tam pojawiały, te zgony postaci nagle, w jakichś bezsensownych momentach, no to był koszmar. Czasem nawet robiąc load game, nie byliśmy w stanie się cofnąć w takie miejsce, żeby móc grę kontynuować i trzeba było wszystko zaczynać od początku. No to były po prostu absurdy, którymi nas wtedy karmiono. Nie było, gra przygodowa z gatunku, znaczy powinna być grą taką spokojną, wyważoną, dającą dużo radości, a tymczasem questy Sierry wcale tego nie robiły. Ja bym chciał powiedzieć w przypadku questów Sierry o jednej grze, która miała w ogóle bardzo specyficzny system zabezpieczeń. To była jedna z pierwszych gier oryginalnych, którą miałem na Amigę, znaczy nie moją, mam pożyczoną. Nazywała się Leisure Suit Larry.
opowiadała o takim starszym panu podrywaczu, bawidamku, lub jest też nowe słowo, ale nie będę go używał. Prezydenci miast go używają. Natomiast jeśli chcieliśmy zagrać w Leisure Suit Larry, to trzeba najpierw było przejść kontrolę wieku. Pojawiała się ankieta taka, czy też test wyboru i padały pytania na temat kultury popularnej, na które mogłyby odpowiedzieć w Stanach Zjednoczonych, bo to była amerykańska gra, osoby dorosłe w tamtym. To był 88-89 rok, czyli najczęściej były to pytania dotyczące lat 70., jakichś teleturniejów w Stanach i tak dalej. I żeby zagrać w tę grę, najpierw to była, mówię, oryginalna gra, nie spiracona. Gdyby była spiracona, to by nie było problemu. To musiałem najpierw, że tak powiem brzydko, na pałę zgadywać odpowiedzi i za którymś tam 10, 15, 20 razem udało się te trzy pytania znaleźć, znaczy odpowiedzieć i przejść do właściwej gry, no, która była, jak chyba każdy zna, Leisure Suit Larry. Jak nie, to polecam bardzo. To jest gra na czasie. Ja jeszcze tylko a propos przygodówek, tak ze swojego doświadczenia, bo jeszcze oczko wyżej były gry od LucasArts, które już były całkiem przyjemne, bo tam nie było tych punktów bez powrotu, miejsc, gdzie można było łatwo zginąć, dało się w to grać, ale ja sam, słuchajcie, przez pewien czas utrudniałem sobie grę, bo grałem na przykład w Monkey Island i The Last Crusade bez save'a. Po prostu nie wiedziałem, że jest taka opcja. Jak to się stało, nie wiem. Nikt mi nie powiedział, może moi koledzy uznawali, że jest to taka oczywistość, że nie trzeba mi tego tłumaczyć. I tak przechodziłem od początku do końca. Jak mama kazała wyłączyć komputer, no to trzeba było wyłączyć i następnym razem trzeba było zaczynać od początku. I to był koszmar, szczególnie w Monkey Island, kiedy były te pojedynki na szpadę i trzeba było odgadywać kwestie, to raz, a później drugi moment to była rozmowa z handlarzem statków ze Stanem. Przekoszmarny wybór ścieżki dialogowej. Trzeba było idealnie trafić chyba 8 razy pod rząd w tą ścieżkę, która trzeba, żeby przejść dalej. No, troszeczkę ciężko to wspominam dzisiaj. Gdybym wiedział, że można zasejwować na dyskietce, to... Nie wiem, czy wiesz, ale są ludzie, którzy przechodzą Monkey Island na czas i obecny rekord to jest chyba 31 minut albo nawet... Tak, są speedruny Monkey Island i tam wszystko zależy od losowego pojawienia się piratów, którzy dają nam odpowiedzi na te kwestie. Te kwestie w ogóle napisał Orson Scott Card, znany pisarz science fiction. Jeśli czytaliście Grę Endera, no to ten człowiek, który napisał Grę Endera, był odpowiedzialny za kwestię pisania obelg w Monkey Island zresztą. I później Digga, tak? Digga, tak. On napisał cały scenariusz do The Dig. The Dig to jest taka mniej znana przygodówka od Lucasfilmu. Pewnie dlatego, że jest taka bardziej poważna, mniej żartobliwa. I oczywiście jak są przygodówki, to nie tylko rynek, nie tylko Sierra, tylko mamy też przykłady do dzisiaj zaliczanych point and clicków najtrudniejszych w ogóle, jakie są uważane, czyli na przykład Discworld jest uważany z jednym z najtrudniejszych point and clicków, ponieważ tam jest bardzo dużo mało takich nielogicznych zupełnie zagadek. Zresztą my mamy sporo też polskich przygodówek, jak w późnych latach 90. zaczęło się sporo tego pojawiać i tam też było po prostu próbowania wszystkiego na wszystkim. Z francuskiego rynku mieliśmy na przykład Operation Steel, który miał dużo elementów zręcznościowych. To połączenie nigdy za bardzo nie działało, połączenie przygodówki ze zręcznością. Szkoda, że nie ma Erika, bo ja go chciałem zapytać właśnie o jedną rzecz związaną z grą, nad którą opracował, czyli Future Wars, jedna z pierwszych gier przygodowych od Delphin Software i tam była scena, którą możliwe on rysował i chciałem zapytać, czy to jemu mam zawdzięczać właśnie, nie wiem, właśnie siwe włosy, bo na samym początku gry nasz bohater musi wejść do ukrytego przejścia. To przejście, żeby otworzyć, trzeba znaleźć jeden punkcik na mapie i włożyć tam chorągiewkę. I żeby znaleźć ten punkcik, trzeba kursorem myszki dokładnie przesunąć piksel po pikselu. Jest cała mapa i... To właśnie tak się Adrian Chmielarz w tajemnicy statuetki, już wiemy, skąd się inspirował, no, przy Monecie tak, na plaży. Tak, tak, tak. A Shadowgate wyszedł tylko na Maca chyba swego czasu. Teraz wyszło na 20-lecie jej wznowienie. Polecam. I wyszedł też Shadowgate VR. O. Ja tylko pozwolę sobie to spiąć taką klamerką. Jakby jedna rzecz to point and clicki, które większość z nas uwielbia i
nawet jeśli były pewnego rodzaju braki w zrozumieniu treści i posiłkowanie się słownikami, czy też w RPG-ach, czy w pozostałych grach, które tutaj mówiliśmy, to ta frustracja, nie wiem, czy to ciężko nazwać pixel perfect, ale trzeba było wycelować w ten nieszczęsny piksel, żeby móc iść dalej, to była pierońska frustracja. Klikanie po ekranie piksel po pikselu, bo tak się niektóre zagadki próbowało rozwiązać. Codename Iceman od Sierra. Na przykład. Znalezienie na piasku monety. Na przykład. To był dramat. Nie? Dziś kwestia nie do przejścia, bo każdy rzuci po sobie. Ale do czego chciałbym jeszcze jednak wrócić i jednak przypiąć się, to, że Rysiek zgłębia tajniki języka Szekspira już tyle lat, to jest jedna rzecz, ale ja to zawsze powtarzam, ani mi z tym wstyd, ani nic z tych rzeczy, tak naprawdę dużo się też straciłem, bo jakby nie dochodziło do momentu frustracji, bo rzucałem tym w kąt, a prawdopodobnie niektóre tytuły, łącząc to z wyobraźnią, bo wtedy jednak ta nasza wyobraźnia bardziej pracowała i częściej była używana, kiedy graliśmy w gry, albo ten świat sobie tam kolorowaliśmy. Nasza nostalgia dzisiaj nam podpowiada o tamtym czasie, właśnie tym takim o wiele lepszym postrzeganiu tych tytułów, to te braki językowe, one strasznie nas zubożyły, większości z nas, ja, bo mówię, takich ryśków wtedy było bardzo mało, a jednak wydaje mi się, że należałem do tej grupy, która w danym momencie dużo też straciła. Nie? Niby nie dochodziło do aktów frustracji, ale jednak traciliśmy bardzo dużo przez te do you speak English? Yes, ale mało, także tu tak woli podsumowania. Chyba zamykając ten fragment, jeszcze bym tylko podrzucił, bo nie mieliśmy żadnej strategii, a były jednak w ogóle gry strategiczne w dużej mierze polegają na tym, że szukamy tego systemu, próbujemy rozpoznać, jaki tam został system zastosowany w tej grze i teraz jak go optymalizować w dużej mierze. I w części gier strategicznych oczywiście to wyjaśniała instrukcja, której nie myliśmy zwykle. I mam takie właśnie niemiłe wspomnienia z niektórymi grami, które mi się strasznie podobały, ale mnie frustrowały, bo nie byłem w stanie zrozumieć systemu. Na przykład była taka gra strategiczna Genesia na Amidze. I tam ciągle mi ci obywatele, moi ludzie chorowali. Tak, bo to piękna gra, taka izometryczna. Taki trochę steampunk miejscami. Tak, tak, w Amosie. No to już w ogóle niesamowite osiągnięcie, ale bardzo fajnie się prezentowała, miała fajny klimat, ale ciągle mi ci chorowali, mieszkańcy umierali. I nie byłem, do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, musiałbym sprawdzić, co tam trzeba dokładnie zrobić, żeby nie chorowali. Nie wiem, jakieś lekarstwa, gdzieś tam coś zebrać. Może podobnie Global Effect. Jeżeli chodzi o chorowanie, to od razu mi się przypomniał Oregon Trail z Apple'a, gdzie przeprowadzaliśmy osadników ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i ich tam wszelkie możliwe choroby, tyfus, cholera, tak, wszystko, co się dało, to ich dopadało i chodziło tylko o to, żeby doprowadzić jak największą liczbę, bo wszystkich się nie dało po prostu. Jak w Lemmingach. No i słuchajcie, to przejdźmy dalej, może problem jest z widokiem, co? Znaczy, jeszcze bym powiedział, a propos trudnych gier, to z instrukcjami, to symulatory lotu. Przede wszystkim, żeby zagrać w symulator, to trzeba było mieć rozpiskę klawiszy. Można było się posiłkować pismami komputerowymi, nie wiem, Computer Studio, Top Secretem, Secret Service, ale jak się tego nie miało, no to trzeba było próbować. Plus był taki, że w wielu symulatorach pewne klawisze się powtarzały. To znaczy pod F-ami były widoki, pod G było podwozie, pod F klapy, spacją na przykład się strzelało. To była jedna trudność. Druga trudność to, że przeciętny symulator, na przykład jak F-19 Stealth Fighter, tam rozgrywka trwała dobre pół godziny, bo trzeba było wystartować, dolecieć do celu i wrócić. I to oczywiście wszystko bez save'a po drodze. I ostatni moment to jest lądowanie na lotniskowcu. Kto potrafił, to konia z rzędem temu, bo ja się zawsze tam rozbijałem, czyli najczęściej katapultowałem się przed wylądowaniem i tam było troszkę mniej punktów, ale postać przeżyła, bo to lądowanie było zawsze jakoś tak przygotowane, że jeden zły ruch i samolot był rozbity. A mi się właśnie podobał ten rytuał, jak się kupowało nową grę, właśnie symulację jakiegoś samolotu, to możesz podtrzymać mikrofon, to wyglądało tak. Po kolei, każdy klawisz. Coś zawsze, jakaś funkcja była pod nim.
Dlatego z symulatorów najlepszy był Wings na Amidze, wystarczył joystick i można było latać. Od razu nie było żadnych startów, żadnych lądowań, po prostu strzelało się do szkopów i już. Po prostu się strzelało. Co dalej? A co chcemy dalej? O czym chcemy dalej mówić? Ach, widoki. No to co? Wypadałoby zacząć od Last Ninja. Czyli widok izometryczny. Od jako... Night Lore'a. Ja sobie pozwolę od Last Ninja. No dobrze. Ja, bo ja robię proste gry, a bo prosty Nightlore człowiek jestem. Bo Night Lore to była pierwsza gra taka izometryczna, która powstała w zasadzie. Pomimo całej fajności Last Ninja w tamtym czasie, to strasznie mnie to denerwowało i te wpadanie w te dziury wszystkie i o właśnie, skok. I jeziorko to słynne jezioro, z kamieniami. Tak, kamieniami, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Wszelkie Pixel dziury, zanim się tego naszego ninja ustawiło, odpowiednio, tu klik, tam klik, buch, leży, znowu od nowa. Zanim się ekran wyrysował, znowu tam klik, tu klik i jeszcze, no trzeba było joystick ustawać w tej samej pozycji jak izometryczny rzut, żeby wykonać salto czy skok. No, pomimo, no tam cały czas trzymała człowieka ta grafika, ta fajna oprawa, muzyka, ale tam się też nakląłem jak szewc przy tym w niektórych momentach. To nawet nie chodzi koniecznie tylko o rzut izometryczny, ale fakt, że to była gra, która działała tylko z wykorzystaniem joysticka z jednym przyciskiem, prawda? I wszystkie ruchy trzeba było wykonywać za pomocą tego jednego urządzenia, chyba tam spację też można było używać do podnoszenia przedmiotów. Poza tym to sterowanie nie jest intuicyjne, ono jest trochę zaburzone i mamy takiego Michaela Jacksona, który tam po prostu chodzi w przód i w tył tak... Ktoś powinien zrobić, wiesz, jakiś utwór Michaela Jacksona i naszego ninja do tego. Tak, to byłoby dobre. Wczesny moonwalk. Tak, wczesny moonwalk. Natomiast ogólnie pierwsze gry izometryczne, znaczy powiedziałem, że Nightlore to była pierwsza. Pierwsza to było w zasadzie Ant Attack, taka gra, ale tam nie było zbyt szczegółowej grafiki, więc nie robiła takiego wrażenia. Natomiast już w Nightlore ta perspektywa izometryczna zmylała czasami, a bardzo zmylała w takiej grze, która się nazywała Batman. Nie wiem, czy taki postać, człowiek nietoperz, nie wiem, czy słyszeliście. I była taka gra na ZX Spectrum. John Ritman ją napisał, ten od Match Day'a i w Batmanie... Świetna gra swoją drogą, bardzo polecam. To był pierwowzór Head Over Heels, który już jest klasykiem. W Batmanie ta perspektywa często... płatała psikusy i myślało się, że jakiś obiekt jest w zasięgu, a on tak naprawdę był gdzieś na dalszym planie i to wszystko było związane z tym, że perspektywa była w ten sposób generowana, że właśnie w jakiś sposób zmylała patrzącego. Jeśli chodzi jeszcze o ten rzut izometryczny, to tak jakby mnie ktoś w nocy wyrwał i zapytał o to, to jeszcze mi przychodzi na myśl taka gra Ekstatyka. To ale ona to była później, ale z tymi kulami, ale to właśnie jest dla mnie taki najlepszy przykład, najdosadniejszy przykład, kiedy po prostu to skaranie boskie z tym rzutem izometrycznym w tej grze. Tak, nawet bym się mógł i do Alone in the Dark przyczepić tutaj z tym rzutem. To ja jeszcze dorzucę Zaxxona z tym słynnym motywem przelotu przez pole siłowe. Za cholerę nigdy nie wiedziałem, na jakiej wysokości, w jaki sposób trzeba przelecieć to pole, bo zawsze statek się tam rozbijał. Niektórzy mówili, że trzeba patrzeć na cień, ale ten cień, mam wrażenie, zawsze był taki sam i to nie był mniejszy, większy, w zależności od wysokości lotu. I to była taka pięta achillesowa tej gry, moim zdaniem, bo fajnie wyglądała, miała potencjał, ale nie potrafiłem. A co do Nightlore'a i tego Batmana, to tak ciężko mówili, żeby one były trudne, no. Ja nie miałem na Atari, cieszyłbym się, że w ogóle je mam. Tak nie wypadło. Czyli były trudne, bo nie miałeś. Nightlore to jedna z najtrudniejszych gier, moim zdaniem, w historii. Masz 3 życia, masz ograniczony czas, bez żadnych połków, moim zdaniem, tego się nie da przejść. Jeśli ktoś przeszedł Nightlore'a bez żadnych pomocy, to wielki, wielki, wielki szacunek. Ja skończyłem. Ale to... Czy ja wiem? Nie, to nie była trudna gra. To nie grałem, nie. No tak bywa z kabelkami niestety, to jest. Ja bym chciał się jeszcze na chwilę do takiej przyszłości, no współczesnych gier, w miarę współczesnych, która mnie strasznie doprowadzała do frustracji jeszcze przed.
Czyli, a ja wiem, że jesteś wielkim fanem tej gry, przynajmniej tak, tak z tego, co pamiętam. Mam nadzieję, że się nie rzucisz na mnie jak z tym staroangielskim. Poczekaj. Natomiast chodzi mi o Ninja Gaiden, tą taką z XXI wieku, tą 2008 bodajże. I tam jest ta gra, ona mogłaby tu być zaliczona do tego... Chodzi ci o tą, która wyszła na Xboxa pierwszego. Tak, ale później była wersja na PlayStation, tak, Ninja Gaiden Sigma i tak, Ninja Gaiden tak. Black. Tak, tak. Najpierw dokładnie chodzi o Sigmę na przykład, ale to są podobne tam Sigma wersje. Chodzi o to, że sama walka, okej, ale nie była, to było jakieś wyzwanie, natomiast chodzi mi o problemy z kamerą. Tam były elementy skakania między platformami, które do dziś nas miejscami bolą, bo potrafią być do dzisiaj robione gry, gdzie wiadomo, my intuicyjnie nie czujemy tej głębi, skacząc z jednej platformy na drugą. I to są jedne z bardziej frustrujących dla mnie osobiście elementów dzisiaj, jak jest źle ustawiona. A w Ninja Gaiden tam było jeszcze coś takiego, że ta kamera jak skakałeś, to potrafiła się poruszyć. To pomyśl koniec. Sobie, że w Ninja Gaiden Sigma i Black to jest poprawione, bo w tym pierwszym Ninja Gaiden pierwotnym, który wyszedł na Xboxa, w ogóle nie miałeś możliwości modyfikowania kamery oprócz przełączania się na rzut z perspektywy pierwszej osoby. Wtedy stałeś w miejscu, mogłeś się rozejrzeć, zapamiętać, gdzie co jest. Gra się przełączała na kamerę z tą izometryczną. Bubel po prostu. Skończyłem. Myślałem, że się w ogóle do NES-a odwołasz do Ninja Gaiden. Nie, ja na NES-ie nie grałem. Dla mnie ulubiony jest Ninja Gaiden 2, skończyłem go 14 razy. 14 razy i raz skończyłem tę grę nie używając żadnej broni oprócz shurikenu. Czyli dobrze się obroniłem a propos tego, żeby spokojnie tutaj... Mamy jeszcze chwilę czasu. Troszeczkę się nam kończy. No troszeczkę nam się kończy. Może sami chcecie podrzucić tytuł albo o coś zapytać, to bardzo proszę. Ja bym powiedział coś takiego, trochę jest odmienne od tej perspektywy czy czegoś tam takiego, ale na przykład kiedy skończyłem pierwszego Wing Commandera i uruchomiłem Wing Commandera 2, to wydał mi się kolor celownika jakiś taki ciemniejszy i to mi strasznie utrudniało granie, celowanie i w ogóle. Nawet napisałem na forum Wing Commandera, miłośników, na początku ludzie mówili, co ty gadasz? Po czym jeden zrobił porównanie i mówił, wiecie, faktycznie, rzeczywiście ten celownik jest ciemniejszy i zrobił modyfikację, po prostu zmianę koloru tego celownika. Dlaczego oni go zmienili na ciemnozielony? Nie mam pojęcia, ale... Powiem ci szczerze, żeś mi takiego gwoździa wbił. No cóż. Mieniąc się jako wielki fan lore i samego Wing Commandera, do mojej tępej głowy nie przyszłoby ten kolor celownika, żeby on mi przeszkadzał w danym momencie. Czy on miał wpływ na innych i... No nie wiem, jak widać miał. Ale no nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. No po prostu chciałem... Ale jest to o tyle ciekawe zjawisko, słuchajcie, jest to o tyle ciekawe zjawisko, jak dla kogoś tak nieistotne rzeczy, jak w tym wypadku dla mnie, mogą nie mieć znaczenia i nie, w żaden sposób nie wpływać na moją rozgrywkę. Tym bardziej, że mamy do czynienia, powiedzmy, z symulatorem i poruszamy się w kosmosie i tak naprawdę na tamten czas, na tą grafikę, to ten krzyżyk jest naprawdę widoczny. Ale żeby to była kwestia barw, no... Miał zielony monitor. No to jeszcze jest taki argument, dobrze. Okej. Ja mam pytanie, bo do tej pory opowiadaliście o takich grach, które mają tam uszkodzoną mechanikę albo trudną mechanikę. A co z grami online i trudnością z przeciwnikami online? Czy macie... Ale żywymi przeciwnikami? Żywymi, no nie wiem, nawet strategii, nie? Mage of Empire, ale online, prawda? Dobra, to ja tylko szybko powiem, póki mam mikrofon. Ja, jeśli chodzi o mierzenie się online, to jedynie to były jakieś potyczki, bitwy, czy to w... powiedzmy w takich lore jak Diablo, czy w beat'em upach. Jak toleruję potyczkę z przeciwnikiem żywym po drugiej stronie w beat'em upy, tak w każdej innym mnie kompletnie nie rajcuje. I nigdy w grach, chociażby z otwartymi światami, zawsze preferowałem PvE, a nie PvP. Wyprzedziłem Rysia, udało się. Tam moim zdaniem w grach online jest największa frustracja. Tak naprawdę my tutaj, mówiąc o grach na pojedynczego gracza, to tak naprawdę właśnie trochę mówiliśmy ulgowo. Bo w grach sieciowych miałem największą frustrację, a najgorszy był moment, kiedy
Był ten mój taki okres, kiedy grałem w klanówkach w Battlefielda i osiągnąłem pewien poziom, powiedzmy, jak to się dzisiaj brzydko po angielsku to prime nazywa, prime time, tak? Czyli taką apogeum swoich możliwości, gdzie ta już po prostu była pamięć mięśniowa. I później, jak próbowałem w kolejne gry wracać i nie miałem czasu, żeby poświęcić na to budowanie skillu, a wiedziałem, jak byłem kiedyś dobry i teraz mnie biją dzieci, to było dla mnie takie frustrujące. Rzucałem, nie wiem, FIFA dla mnie, piłki nożne są strasznie też frustrujące online, dlatego nie gram już nigdy, ale to też było straszne. No i on po prostu, jednym słowem, online jest chyba najbardziej dla mnie frustrujący. Ryszard, możemy kolejne pytanie? Jasne. Tomasz Sugalski, Gaming na giełdzie. Ryszard, bardzo miło Cię poznać osobiście po wielu latach śledzenia na YouTubie i podcasta. Dwa szybkie pytania, jedno mądre, drugie głupie. Pierwsze, jakbyś mógł porównać systemy mikrotransakcji w Diablo Immortal i w Hearthstone, bo wiem, że obie gry... To będzie pytanie numer jeden i jako bonus pytanie o twoją ulubioną rolę dubbingowo, twoją oczywiście, w grach Blizzard. Czy to będzie ogr mięśniak, czy to będzie któraś inna rola? Dziękuję. Trudno, to jest pytanie na wykład cały. To są zupełnie inne metody monetyzacji i ja mam nadzieję, ale to jest tylko jako osoby, która po prostu lubi grać w gry Blizzarda, prawda? To nie, proszę mnie nie wiązać tutaj jako osobę, która się wypowiada w jakikolwiek sposób. Tak, to są zupełnie inne sposoby monetyzacji w Hearthstone'ie. Hearthstone jest bardziej spolegliwy, tam można znacznie więcej ugrać, jeśli ma się zamiar grać kompetytywnie, co jest głównym celem Hearthstone'a. Natomiast w Diablo masz jednak ten element gry z otoczeniem, tak, PvE, gdzie moim zdaniem ta monetyzacja nie jest tak groźna. Natomiast jak chcesz rzeczywiście rywalizować z innymi, no to słyszałem już o jakichś graczach, którzy wydali po 10-20 tysięcy dolarów i nic nie mają z tego. Sądzę, ale to jest tylko moje przewidywanie nieoparte na niczym oprócz intuicji, że może dojść do takiej sytuacji, że Blizzard obserwują, co się dzieje, ugnie się i pójdzie w stronę taką jak Fortnite ma, albo League of Legends, gdzie tak naprawdę płaci się za elementy kosmetyczne. No, pewnie tak. Natomiast pytanie o ulubioną rolę, to jest taka postać w Hearthstone'ie, Łomotrzyk. Ryszard, zabójca to też ty? Chyba tak. Tak, nie, ja jestem Balem, czyli jestem... Zginiesz, śmiertelniku. Brawo! Oraz jestem... Aha, zatańczmy! I to jest postać Łomotrzyka w Hearthstone'ie. Jestem też jakimiś goblinami, oczywiście ogrami, bo jestem po warunkach dobierany, więc tak to wygląda. Po fizjonomii. Można następne pytanie? Można? Dzień dobry, ekipo. Ja się nazywam Patryk Galas. No ja się nieskromnie pochwalę, że ja jako pierwszy gracz konsolowy w Polsce splatynowałem Warsaw, powstanie warszawskie, czyli hołd dla Darkest Dungeon. No i muszę powiedzieć, że Darkest Dungeon jest potwornie trudną grą, jak się nie zna schematów. I chciałem was zapytać, jaka jest wasza opinia, jeżeli ktoś przeszedł jako pierwszy trudną grę i napisał innym poradnik? Bo w Warsaw powstanie warszawskie opisałem, jak zdobyć unikalne bronie dla powstańców, jak wszystkie dzielnice obronić przez całe trwanie powstania, jakie taktyki się sprawdzają, jakie nie. Co sądzicie o tym, jak inni ułatwiają potem następnym graczom przejścia, pisząc poradniki trudnych gier? Co o tym sądzicie? O to mi chodzi głównie. Ale pytasz nas o wartość dodaną, czy o twoją pracę? Tak, co sądzicie o tym, że ktoś coś zrobił jako pierwszy, napisał poradnik innym do trudnej gry i to pozwoli innym graczom lepiej się bawić? Dobrze, tylko pytanie, to jest dobre pytanie, czy lepiej się bawić? Bo jakby po latach bycia graczem, że się tak pozwolę zatytułować, dziś to, że ty stworzyłeś zrobiłeś coś pierwszy, stworzyłeś do tego solucję, poradnik, zwał jak zwał. Okej. Tylko teraz pytanie, czy znajdzie, jak ten gracz, który skorzysta z twojego poradnika i powie fajnie, dzięki temu ukończyłem, jest jak najbardziej okej, wszystko jest w porządku, ale możesz natrafić na drugą połowę graczy, która kompletnie tego nie potrzebuje, bo zepsujesz im czerpanie samego poznawania gry.
To jest właśnie chora sytuacja i się cały czas ta dyskusja toczy. Dlaczego innym graczom odbierać możliwość dojścia do pewnych miejsc, tak? Tam jest mnóstwo świetnego kontentu, tej zawartości gry i o to chodzi, żeby inni mogli też dojść, tak jak kiedyś cheaty, tak? Ale taki poradnik to jest świetna rzecz, bo nikt nie zmusza do jego czytania. Ja sam pamiętam, kiedyś bardzo często korzystałem z Game Focus, taka strona, która podaje solucje albo pomoce w grach. Była taka gra na PlayStation, pierwsze Vagrant Story. I gdyby nie pomoce stworzone przez innych graczy, pewnie nigdy bym tej gry nie przeszedł, albo nie wgłębiłbym się tak bardzo w świat tej gry. I mam nadzieję, że zostanie stworzona jej kontynuacja niedługo. Słuchajcie, jest już Kruger na scenie, a to znaczy, że musimy sobie iść. Bardzo wam dziękujemy za uwagę, że tak licznie przyjęliśmy. Oglądajcie nas na kanale Loading, oglądajcie Grysława i do zobaczenia tu gdzieś wokół. Zapraszamy, także zawsze jesteśmy chętni. Dziękujemy bardzo. Dzięki niepowtarzalnej ekipie Loading.